Tak, to też jest jakaś ścieżka, którą liberałowie mogą powrócić na ścieżkę demokracji bezpośredniej, na drogę tej demokracji uczestniczącej. Też pewne skojarzenie, jakie się w ostatnich latach narodziło, skojarzenie demokracji bezpośredniej z prawicą, czy z tak zwanym zjawiskiem populizmu, prawicowego neoautorytaryzmu, to też można zauważyć to skojarzenie w wielu publikacjach naukowych również. Nie tylko wśród publicystów. I to jest moim zdaniem dość też niebezpieczne skojarzenie i nieprawdziwe. Trzeba przyznać, że demokracja bezpośrednia często jest przedstawiana jako narzędzie polaryzujące. Wynika to z tego faktu prostego, że są odpowiedzi tak lub nie. I to miałoby rzekomo mieć ten efekt polaryzujący. Tymczasem należy spojrzeć szerzej. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj moją gościnią jest Anna Czepiel. Dzień dobry. Filozofka, polityki i publicystka. Będziemy rozmawiać o liberalizmie, ale nie konkretnie o samym liberalizmie, ale o tym, czy liberałowie lubią, czy nie lubią demokracji bezpośredniej i jak to właśnie w ich przypadku jest. Chciałabym zacząć właśnie rozmowę może od podejścia do referendum. Ono wzbudziło dość sporo kontrowersji. Mowa o tym referendum, które się odbyło 15 października. I opozycja, uznawana za opozycję liberalno-lewicową, I demokratyczną. i demokratyczną właśnie, namawiała do bojkotu tego referendum. Czy to było liberalne, czy to było właściwe, czy to było demokratyczne? Tak, niewątpliwie kierowane ze strony opozycji lewicowo-liberalnej dość liczne i intensywne wezwania do bojkotu tego referendum sprawiło, że frekwencja w wyborach była bardzo szlachetnie wysoka, czyli 73%, a w referendum ona była sporo niższa, bo 41% około. No, oczywiście stawiany przeze mnie na przykład w tekście opublikowanym przez Rzeczpospolitą zarzut, że wezwania do bojkotu wynikały z ideowej niechęci czy nienawiści wręcz do demokracji bezpośredniej liberałów. Oczywiście ktoś mógłby oddalić, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to było specyficzne referendum, bo PiS przygotowało tutaj bardzo tendencyjne pytania, albo że chodzi nie o sprawy ideowe, o niechęć ideową, ale o podejście pragmatyczne, żeby ta frekwencja była tak niska, żeby referendum nie było wiążące. Ale moim zdaniem należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które jednak udowadniają, że mamy tu do czynienia z ideową niechęcią do demokracji bezpośredniej w przypadku tej opozycji liberalno-demokratycznej. Tej lewicowo-liberalnej. Po pierwsze, koncepcja bojkotu była automatyczna. Od razu po ogłoszeniu referendum pojawiły się słowa Donalda Tuska, że uroczyście unieważniam przed państwem to referendum, czy wezwanie profesor Ewy Łętowskiej, żeby odmawiać przyjmowania karty referendalnej. Więc nie było najpierw takiego apelowania, takich przynajmniej prób apelowania do partii rządzącej o to, żeby nastąpiło jakieś bezpartyjne, ponadpartyjne porozumienie w sprawie tego, jak mają wyglądać pytania, żeby one były bardziej obiektywne. Ja myślę, że powinna zostać podjęta taka próba, to by miało taki wymiar bardziej wspólnotowy wtedy i też demokratyczny. I dopiero po nieudanej próbie, jeżeli PiS by uznało, że to są jakieś fanaberie, co być może byłoby prawdopodobne, znając tę partię, wtedy dopiero można wzywać do bojkotu. Po drugie, pojawiały się w publicystyce krytykującej to pisowskie referendum nawiązanie do referendum Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego z 2015 roku, że ono również kompromitowało to święto demokracji, jakim ma być referendum. I tutaj zwróćmy uwagę, że pytania, jakie postawił prezydent Komorowski, one nie były takie stronnicze czy manipulacyjne. Te pytania były obiektywne, każdy mógł sobie
no nie czuła się ta osoba odpowiadając na przykład na pytanie o Jowy jakoś właśnie pod presją, że jest wrogiem narodu albo wielkim patriotą. Więc tutaj chodziło o to, jakby ta reakcja porównania do prezydenta Komorowskiego, to było związane z tym, że w obu przypadkach dochodziło do tego, że partia czy prezydent wtedy partykularnie jakby chcieli wykorzystać to referendum do osiągnięcia swoich celów politycznych, czyli reelekcji, ponownej władzy. I to już to, że właśnie tak partykularnie politycy wykorzystywali to referenda, to już się nie podobało tym publicystom czy politykom opozycji lewicowo-liberalnej. Więc tutaj bardzo wysoko widać było, zawieszona została ta poprzeczka. Tutaj było nakierowanie na czystość referendum, że no i tutaj bym to powiązała z taką liberalną niechęcią do dynamiki polityki, że jednak to polityka to nie jest legalizm procedury wyłącznie, ale istnieje takie coś, że i politycy, i obywatele mogą wykorzystać te referenda na jakiś swój partykularny sposób, ze sobą może skonfliktowany, ale sam fakt, że ktoś organizuje referendum z przyczyn partykularnych, a nie takich bardzo bezstronnych, nie wyklucza sensu samego referendum. Więc to jest też symptomatyczne. No i trzeci, ostatni taki dowód, że to jednak był wyraz nienawiści do referendum, to niechęci. Ale ja bym nawet powiedziała, że nienawiści do demokracji bezpośredniej, to sposób tłumaczenia się polityków i zwykłych wyborców z tego, dlaczego nie wezmą, czy nie wzięli udziału w referendum. No i tutaj oczywiście muszę rozróżnić postawy, które wynikają z tej niechęci, chęci takiej typowo liberalnej i postawy, które jednak nie nazwałabym jakimś czynem antypatriotycznym, tylko bardziej wynikającym z osobowości. Bo na przykład mam taką bliską koleżankę, która popiera demokrację bezpośrednią. Dla niej to jest pewien związane z pewnym typem lewicowości. No i ona na początku chciała wziąć udział, znając nawet te pytania, chciała wziąć udział w tym referendum zarządzonym przez PiS, a potem pragmatycznie uznała, że jednak nie będzie zawyżać frekwencji z tych właśnie powodów pragmatycznych. Też mogłabym wybaczyć na przykład profesorowi logiki, który po prostu po konfrontacji z tymi pytaniami zadanymi przez PiS, po konfrontacji z ich manipulacyjnością, pewną nieobiektywnością, mógłby być tak zszokowany tymi pytaniami, że nie chciałby mieć z nimi nic wspólnego. Czyli tutaj bardziej taki etos zawodowy by taka osoba stosowała. I w obu tych przypadkach nie dochodzi tutaj do urobienia jakby przez... Postawa tej osoby nie wynika z urobienia przez narrację lewicowo-liberalną, czy przez właśnie esej Benjamina Constanta, który był niechętny sprawowaniu suwerenności bezpośrednio, tylko po prostu z jakichś innych przyczyn, z jakichś samodzielnych przemyśleń. No ale już na przykład postawa, w której ktoś mówi, że nie pójdzie na referendum, bo po co budować mur na granicy z Białorusią, a potem pytać obywateli, czy chcą go zburzyć, wiąże się z odrzuceniem tej dynamiczności polityki, o której wspomniałam, że obywatele po jakimś czasie mogą zatwierdzić bądź odrzucić konkretną politykę rządu. I tutaj właśnie ta liberalna wartość wolności od polityki zostaje w tego typu uzasadnieniach postawiona wyżej niż inna wartość liberalna, czyli humanitaryzm, pomoc uchodźcom, bo tak naprawdę patrząc z innej perspektywy, można by powiedzieć, że masowo opozycja lewicowo-liberalna powinna apelować do tego, żeby osoby z sercem po lewej stronie szły na to referendum, żeby głosowały za zburzeniem muru na granicy z Białorusią. I jeszcze było takie jedno uzasadnienie, to już na koniec tej wypowiedzi trochę długiej powiem. Jedna sprawa, jeden dzień. Czyli obywatel nie powinien zajmować się więcej niż jedną sprawą, czyli akurat tutaj sprawowaniem suwerenności nie bezpośrednio, czyli wybieraniem przedstawicieli.
ponieważ ten rozumek obywatela jest mały, on nie pomieści jeszcze czterech dodatkowych kwestii referendalnych w swoim umyśle. I ta osoba, która to wypowiadała, wchodziła w rolę, w taki kompleks niższości i wyższości jednocześnie, ponieważ niby to była taka troska o samego siebie, że, no, że on po prostu ma taki zwyczaj, że nie chce się tym zajmować tyloma rzeczami, ale z drugiej strony tak naprawdę ta osoba wcielała się już w rolę liberalnego prawodawcy, w kogoś, kto stosuje taki liberalny paternalizm i mówi, że jednak ten lud jest trochę taki głupi, że trzeba mu dawkować te wybory, te sytuacje decyzji politycznych, bo on tego wszystkiego nie ogarnie. Czyli są tutaj jednak różne powody, dowody. Czy w takim razie ta opozycja, która jest uznawana za demokratyczną, za liberalną, za lewicową, negatywnie, jakby tę narrację, którą wytworzyła, to ta narracja negatywnie wpłynęła na ideę demokracji bezpośredniej i na ideę liberalizmu? Czy ta narracja antypisowa tak mocno była antypisowa, że w takim momencie, jakby ta opozycja, która się uznawała za demokratyczną i za liberalną, zaprzeczyła tym swoim ideałom? Tak, możemy tutaj mówić o takim przypadku. Przede wszystkim ja bym powiedziała, że opozycja lewicowo-liberalna, tak, kładąc tak wielki nacisk na bojkot referendum, były różne kampanie, na przykład kampania współorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, gdzie tam było wyraźnie hasło nie daj sobie wcisnąć referendum, albo kampania, do dzisiaj wisi zresztą na przystanku blisko mnie taki plakat Platformy Obywatelskiej z napisem referendum to ściema. No, tutaj wyraźnie widać hasła antyreferendum jako takie, przeciw referendum, a nie przeciw temu, żeby odpowiadać na pytania, czyli można by na przykład wrzucić pustą kartkę. Zresztą Państwo tutaj w innym podcaście no, sugerowali, że najlepiej by było, gdyby była opcja niezdecydowania, tak? Nie wybieram żadnej z powyższych odpowiedzi, muszę to jeszcze przemyśleć. I moim zdaniem opozycja lewicowo-liberalna, tutaj mówię głównie o lewicy i Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Trzecia Droga miała do tego łagodniejsze podejście. Ona po prostu zgłosiła zresztą do sądu taki apel, żeby utworzono dwie listy osobne wyborcze i żeby i dla referendum, i dla wyborów, i żeby nie było, żeby utrudnione było jakieś właśnie nadużycie finansowania referendalnego, kampanii referendalnej. Natomiast opozycja lewicowo-liberalna wykazała się tutaj takim brakiem myślenia strategicznego a propos demokracji bezpośredniej, ponieważ nawet jeżeli chciano by to uzasadniać, że nie, że tutaj my tylko przeciwko temu specyficznemu referendum się sprzeciwialiśmy, to jednak stworzyła takie nastawienie ogólnie w ludzkich umysłach, że referendum jest czymś złym. Że jest pewną cnotą obywatelską odmawianie udziału w referendum, że no, wytworzyła jakiś taki przekaz może podprogowy, że referendum jest czymś podejrzanym, że zawsze trzeba 10 razy sprawdzić, czy aby na pewno to referendum powinno się odbyć, że tutaj wykluczona została pewna spontaniczność polityki. No i na przykład, jeżeli 18-letnia kobieta, która właśnie zdobywa świadomość polityczną, ale też feministyczną, przychodzi do wyborów, do lokalu wyborczego z błyskawicą przypiętą do torby i prosi takim tonem właśnie rozkazującym, tylko bez karty referendalnej proszę, no to u niej już jakby się zakoduje to, że odmowa udziału w jakimś czynie sprawowania władzy bezpośrednio jest jakąś cnotą i to może się odbić przeciwko jakimś działaniom właśnie przyszłej władzy, czyli tej lewicowo-liberalnej władzy, jeżeli oni będą chcieli przeprowadzić jakieś referendum, bo wtedy
jakby zaprzeczą sami sobie, być może ta frekwencja nie będzie tak wysoka, jakiej by się sami spodziewali. A czy demokracja bezpośrednia, jeśli ona by była udana, jeśli tak jak mówisz, nie rodziłoby się w tej sercach obywateli takiego poczucia, że ona jest niewłaściwa właśnie w kontekście tego referendum, byłaby jakąś receptą na depolaryzację? Bo w tym momencie mamy bardzo mocno spolaryzowane społeczeństwo, pokazują to też, pokazały to wybory, widzimy to tak naprawdę na co dzień, widzimy to też przez szereg tak naprawdę różnych inicjatyw, bo często do Sejmu wpływają czy to dwie petycje, czy inicjatywy obywatelskie, ustawodawcze, które są zaprzeczeniem same sobie. Tak też było chociażby w kontekście aborcji. Czy demokracja bezpośrednia mogłaby jakoś pozytywnie wpłynąć w takim razie na tą depolaryzację? Jak to by wyglądało? Tak, no tutaj muszę przyznać, że demokracja bezpośrednia często jest przedstawiana jako narzędzie polaryzujące. Wynika to z tego faktu prostego, że są odpowiedzi tak lub nie. I to miałoby rzekomo mieć ten efekt polaryzujący. Tymczasem należy spojrzeć szerzej. Polaryzacja polityczna polega nie na tym, że w konkretnej sprawie mamy nastawienie tak albo nie, na przykład w kwestii zamknięcia sklepów w niedzielę, czy w poważniejszej kwestii, jaką jest aborcja, ale polaryzacja polega na tym, że przyjmujemy pewien zestaw poglądów danego ugrupowania, no, albo właśnie PiS, albo antyPiS, no można to tak powiedzieć już wprost. Jeżeli ktoś wykracza poza ten zestaw, no to jest traktowany podejrzliwie przez obie strony. Często jest jakiś ostracyzm też wśród znajomych. No i wyobraźmy sobie teraz, że będzie się odbywało dużo referendów, które będą jakby rozbijać te pakiety. Będzie pytanie jedno o aborcję za 5 miesięcy, będzie pytanie o handel w niedzielę i święta, za kolejne 5 miesięcy będzie pytanie o jakąś politykę unijną, na przykład Fit for 55, więc no i tutaj taki obywatel będzie mógł skomponować jakiś własny zestaw odpowiedzi wychodzących poza to, co nakazuje dany pakiet, czyli raz może tutaj być za przeciwko dopuszczalności, przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego, innym razem może być za handlem w niedzielę, więc może tworzyć sobie takie nieoczywiste z punktu widzenia polaryzacji politycznej zestawy odpowiedzi. Tak zresztą można było i tak zresztą ja zagłosowałam na tym referendum 15 października, że dałam 3 razy nie, tylko za tą, no przyznam, że opowiedziałam się przeciwko tej prywatyzacji, ale reszta tych odpowiedzi to było za podwyższeniem wieku emerytalnego i za, no bo to jest rozsądne ekonomicznie w świetle starzenia się społeczeństwa, no i za tymi rozwiązaniami prouchodźczymi, a nie anty. Czyli w świetle polaryzacji te odpowiedzi obywateli byłyby, te zestawy dań, to się często tak właśnie potępia, że obywatel we współczesnej demokracji sobie wybiera jak z karty dań, różne rzeczy, no ale one byłyby, właśnie odzwierciedlałyby jakąś spójność duszy tego obywatela, a niekoniecznie jakiegoś stronnictwa. No i też właśnie fakt, że różne konkretne sprawy by były wrzucane na agendzie już, a nie całe pakiety różnych kwestii, sprawiłoby, że ludzie by odważyli się jakby, może inaczej, większa byłaby dopuszczalność, tolerancja w społeczeństwie dla osób, które mają poglądy właśnie takie zróżnicowane, nie trzymające się tej polaryzacji, ale właśnie, że w jednym referendum zaznaczy to osoba tak, a w drugim na nie, a w trzecim na tak i tak dalej. No to z pewnością, zwłaszcza, że no w przypadku tego referendum jednak ponad 90% w przypadku każdej odpowiedzi było na nie, ale jednak to pokazuje, że część obywateli zagłosowała na tak, i mogło to być jednocześnie tak, bo po prostu odpowiedzieli tak i to było zgodne z ich poglądami. Z drugiej strony mogli głosować na tak, bo na przykład w ten sposób chcieli się sprzeciwić polityce PiSu. Więc są różne jakby tutaj możliwości i nawet to referendum bardzo pokazuje to, że nie mamy jednomyślności w narodzie, tylko
jesteśmy bardzo spolaryzowani. Chciałam jednak wrócić do liberalizmu właśnie. Tak, tak. Jak to się łączy w ogóle liberalizm z demokracją bezpośrednią? Czy one się w ogóle w jakiś sposób ze sobą łączą? I czy można być jednocześnie demokratą, demokratką i liberałką, liberałem? Czy to się rozmija, bo przecież na przykład taka idea wolności i decydowania jest bliska i jednemu, i drugiemu. Tak. Moim zdaniem przyczyną, jedną z przyczyn ważnych, dla których opozycja lewicowo-liberalna wzywała tak silnie do bojkotu referendum, było też pewne skojarzenie, jakie się w ostatnich latach narodziło, skojarzenie demokracji bezpośredniej z prawicą, czy z tak zwanym zjawiskiem populizmu, prawicowego neoautorytaryzmu. To też można zauważyć, to skojarzenie w wielu publikacjach naukowych, również nie tylko wśród publicystów. I To jest moim zdaniem dość też niebezpieczne skojarzenie i nieprawdziwe, ponieważ chyba państwo przeprowadzili takie badania, z których wynika, że wyborcy PiS niekoniecznie są bardzo jakoś za demokracją bezpośrednią, za tym indywidualnym współdecydowaniem, tak? Dobrze to. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, bo to jeśli tak, to jest część projektu, którą akurat ja się nie zajmuję. Znaczy wiem, że takie badania były, ale nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, czy to okay. z instytutu, czy nie. Okej, tak. No po prostu chodzi o fakt, że z badań wyszło, że wyborcy PiSu no, nie są jakimiś wielkimi zwolennikami w porównaniu do wyborców innych partii, no tego współdecydowania. I to by miało sens, ponieważ konserwatywni, bliscy środowisku Prawa i Sprawiedliwości, filozofowie, jak Ryszard Legutko na przykład, no podkreślają, że takie właśnie bezpośrednie uczestnictwo obywateli to jest właśnie triumf tego subiektywizmu, indywidualizmu, którego oni nie lubią. Natomiast tutaj jakby demokracja bezpośrednia jest bita z obu stron, ponieważ liberałowie uznają, że demokracja bezpośrednia to jest jakiś wymysł prawicowy. No, można powiedzieć, że to jest zarówno świeży pogląd, jak i dość stary pogląd, ponieważ zwróćmy uwagę na esej Benjamina Constanta z XIX wieku, Wolność starożytnych porównana z wolnością nowoczesną, w którym ta wolność liberalna, wolność, która ma być właśnie w tych czasach obecnych, jest przedstawiona właśnie jako zajmowanie się życiem prywatnym czy życiem ekonomicznym, natomiast roztrząsanie spraw politycznych jest przedstawione jako coś złego. W takim sensie dwojakim, że zarówno może to przynieść autorytaryzm, jak i jest to jakby niemodne, nie będziesz miał wtedy kolegów, jak będziesz się tak interesował polityką, lepiej być jakimś biznesmenem. I tutaj można też zwrócić uwagę na rozróżnienie Isaiaha Berlina, który wprowadził właśnie podział na wolność negatywną i wolność pozytywną i stwierdził, że ta wolność liberalna to jest wolność negatywna, czyli skupienie na tym, żeby w realizacji moich czynów w sferze prywatnej nikt mi nie przeszkadzał. Natomiast taka wolność pozytywna, czyli robienie czegoś, właśnie działanie na rzecz wprowadzenia jakichś zmian w polityce, to już oczywiście no, Berlin nie odrzucał tego zupełnie, ale to już jest podejrzane, to już może prowadzić do autorytaryzmu czy jakiejś tyranii wartości. Również można powiedzieć, że liberalizm jest przeciwny romantyzmowi. Przez romantyzm można tutaj rozumieć pewną właśnie wspomnianą już wcześniej przeze mnie spontaniczność działań politycznych, jakąś właśnie dynamikę tego, że jednostka sama sobie
konstruuje, może nie konstruuje w sensie konstruktywizmu, ale że dobiera sobie poglądy według tego potrzeb własnej duszy, że to tak powiem. No Karl Popper na przykład był niby za społeczeństwem otwartym, ale tak naprawdę uważał, że jeżeli jednostka zbyt silnie przedstawia swoje, taką odrębność siebie od reszty grupy, no to jest w tym coś niebezpiecznego. I można też to zaliczyć do opowiedzenia się przeciwko wolności pozytywnej. No a z drugiej strony jest coś takiego, że ten liberalizm i demokracja szły w parze. No, pisze o tym na przykład Margaret Canavan w książce Lud, że ruchy niepodległościowe w XIX wieku były zarówno liberalne, jak i demokratyczne, że ten lud, każda jednostka tego ludu walczyła o możliwość decydowania zarówno jednostkowego, jak i tę niepodległość od jakiegoś obcego zaborcy. Czyli tutaj ta kwestia wspólnotowej niepodległości była powiązana z kwestią też tego indywidualnego uczestnictwa, indywidualnego decydowania. Więc ja jednak jestem wyznawczynią tej tezy, że ta właśnie ten dryf ku samodzielności decydowania, ustalania czegoś, odpowiedzialności, ale też autoekspresji, jakiejś subiektywności w różnych sferach życia, no łączy demokrację z liberalizmem. Tutaj jeszcze wspomnę o Fukuyamie, o książce znanej Koniec historii z 1992 roku, kiedy właśnie ona pochodzi sprzed czasów tego umocnienia, skojarzenia demokracji bezpośredniej z prawicą czy z populizmem. I tam właśnie dużo było o tym uczestnictwie, o tym, że człowiek nie jest tylko tym tak zwanym człowiekiem hobsowskim, tylko też tymotejskim, że on może indywidualnie reagować na różne akty niesprawiedliwości. No i tutaj właśnie to by się wpisywało też w jakiś taki klimat demokracji bezpośredniej. A Fukuyama był liberałem, więc tak, tutaj to jest istotne. Czyli w takim razie, jakby czy ten podział właśnie na wolność negatywną i pozytywną Berlina, czy inne podziały, o których mówiłaś, albo nawet ten, który się nasuwa też jakoś intuicyjnie, czyli bardziej takie indywidualne podejście do jednostki w przypadku liberalizmu, no i z drugiej strony jednak w przypadku demokracji bezpośredniej, chociaż jednostkowo decydujemy, no to nie da się tego traktować w oderwaniu od wspólnoty, od wspólnotowości. Czy to może być jakąś osią sporu, czy jednak da się tutaj te dwie idee na tyle ze sobą złączyć i pogodzić, że one mogą współistnieć bez konfliktów w społeczeństwie? No, przykład Szwajcarii choćby pokazuje, że nie jest to, nie stało się to społeczeństwo autorytarne, mimo tego, że jest dużo referendów. I odbywają się na przykład głosowania, no, w takiej sprawie, choćby jak to, czy dopuścić otwarcie całodobowych stacji benzynowych, w sensie, że pracuje tam człowiek, czy to już będzie jakieś zagrożenie dla praw człowieka. I często pojawia się taka teza, że społeczeństwo nie dorosło, polskie społeczeństwo nie dorosło do demokracji bezpośredniej, jak właśnie nie jesteśmy Szwajcarami. I to jest bardzo krzywdzące spostrzeżenie, takie właśnie paternalistyczne, i wynika to z tego być może, że no, z jednej strony ktoś może myśleć, że właśnie faktycznie Polacy nie są na to gotowi, a ktoś inny, bardziej właśnie ktoś, kto będzie reprezentował władzę, struktury władzy, czy to PiS, czy to PO, no może uznać, że to utrudni taką wygodną polaryzację polityczną i to, że obywatele chcą głosować i jest to niby właśnie, można to uzasadniać argumentami liberalnymi, no nie będzie miało znaczenia w świetle takich interesów politycznych, bo zauważmy, że rząd
rząd PO, PSL zlikwidował, znaczy no, odrzucił petycję podpisaną przez wiele setek tysięcy osób, petycję o referendum w sprawie wieku szkolnego sześciolatków, a PiS odrzuciło petycję o zorganizowanie referendum w sprawie likwidacji gimnazjów. Obie te kwestie były tutaj jakoś ważne dla ludzi, to nie tylko dla, bo ktoś mógłby mówić, że tylko dla rodziców to było ważne, no ale jednak nawet młody człowiek może zagłosować, ponieważ może mieć, wiązać z tym konkretne wyobrażenie, jak będzie swoje dzieci wychowywał, w jakim systemie szkolnictwa, czy może mieć jakiś pogląd, jak ten system szkolnictwa powinien wyglądać, że z gimnazjami jest lepiej, albo jest gorzej, czy że lepiej iść do szkoły w wieku 6 lat, czy 7. Tak, bo edukacja to jednak jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, nawet jak nie tak, tak. bezpośrednio, bo jesteśmy uczniami, nauczycielami, czy rodzicami, jesteśmy w tych szkołach. To dotyczy całej wspólnoty, tak. A jednocześnie jednostki każdej. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma co liczyć, tak już odpowiadając bardziej ogólnie, nie ma co liczyć na jakąś wielką zmianę w środowisku liberalnym, zmianę podejścia do demokracji bezpośredniej i referendów. Można tylko jakoś próbować oddolnie, czy przez działania pojedynczych publicystów i aktywistów, takich jak państwo, czy jak ja, odczarowywać tę demokrację bezpośrednią, przekonywać, że to nie jest jakiś wymysł prawicy, że to jest właśnie antyprawicowe w takim sensie, że tutaj jednostka decyduje, a nie podlega jakiejś władzy odgórnej z zewnątrz. I natomiast no są też takie pewne jaskółki takiej wiosny, no, w postaci tego, że Trzecia Droga choćby naciskała na i nadal chyba będzie naciskać na przeprowadzenie referendum w sprawie aborcji. Czyli tutaj jednak oni chyba mają taki pogląd, że nie zajmą stanowiska konkretnego, tylko będą za tym, żeby oddać głos demosowi się opowiadać. I to może być pozytywne, bo to jest partia, która nie ma takiego obciążenia, że jest niby, że reprezentuje prawicowy autorytaryzm, więc to, że taka partia umiarkowana, ta Trzecia Droga, będzie opowiadała się za referendum, może jakoś wzmocnić tą prawomocność samego pomysłu referendum, już niezależnie od tego, jak kto by miał odpowiedzieć na pytanie. Jeszcze powiem jedno zdanie o Konfederacji, która w sumie była nazywana w mediach lewicowo-liberalnych, typu Gazeta Wyborcza, była tak z uporem maniaka nazywana opozycją niedemokratyczną, bo no, tutaj pewne poglądy antyfeministyczne czy antyukraińskie wyrażane przez pewnych tutaj, choć myślę, że nie wszystkich członków tego ugrupowania miały wpływ na to określenie, ale w kwestii referendum organizowanego 15 października Konfederacja tak się zachowała dość demokratycznie, ponieważ właśnie ona próbowała zaproponować swoje pytania dotyczące innych kwestii. Moim zdaniem nawet nie, no jednak zdecydowanie te pytania były mądrzejsze, chociaż był tam jednak niestety jakiś akcent antyukraiński, więc próbowała po prostu nie, jakby nie demonizowali samej instytucji referendum, ale próbowali jakoś wykorzystać ją na inny sposób, a potem, kiedy okazało się, że będzie jednak to referendum z takimi pytaniami, jakie chce PiS, no to powiedzieli, że każdy wyborca może zadecydować o uczestnictwie według własnego sumienia. Czyli to było podejście bardziej demokratyczne, ale też liberalne. I tutaj a propos tego powiązania liberalizmu z demokracją, no to Konfederacja często jest właśnie z takim liberalizmem gospodarczym kojarzona, a tutaj jakby powiedziała się też tak może nie bardzo entuzjastycznie, ale nie bardzo entuzjastycznie, ale za demokracją bezpośrednią się opowiedziała w tym przypadku, więc tutaj można mówić o jakimś powiązaniu tej liberalności z demokratycznością.
To też jest w ogóle ciekawe, że z jednej strony nazywamy koalicję Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy tą opozycją demokratyczną, liberalno-lewicową, no a z drugiej strony przecież akurat lewicowość nie, ale jeśli chodzi o liberalizm i demokratyczność, to na pewno są takie określenia, które Konfederacji przynajmniej jako takie autookreślenia by im pasowały. Więc to też pokazuje, że trudno jest wokół bardzo szerokich pojęć się jakoś poruszać i tak jednoznacznie wskazywać. Co jest demokratyczne, tak, co jest Tak. liberalne, tak. To jest też problem polskiego, nie tylko polskiego Tak. dyskursu. No właśnie, że jakby w dyskursie się przyjęło, że mówimy o tej opozycji liberalno-lewicowej, a tak naprawdę moglibyśmy mówić bardziej o centrolewicowej, bo tutaj trudno jest przypisywać jednoznacznie tylko jednej ani drugiej stronie liberalizm czy demokratyczność. To już tak na sam koniec, bo myślę, że to z naszej rozmowy też wynika, że z jednej strony trudno jest łączyć liberalizm i demokrację bezpośrednio w Polsce, a z drugiej strony to są takie idee, które się nie wykluczają wzajemnie, które bardzo dużo łączy. Czy w takim razie polscy liberałowie, bo się tutaj obracamy w tym środowisku, też mówiłaś o innych przykładach, na przykład Szwajcarii, gdzie to wychodzi, czy polscy liberałowie nie lubią demokracji bezpośredniej i dlatego właśnie to tak wygląda i nam się tak może. Teoretycznie pewnie jakby kogoś się spytać, to przecież liberałowie by lubili demokrację bezpośrednią, ale jak ta praktyka referendalna pokazuje, że niekoniecznie. Jak to jest z tymi polskimi liberałami? No tutaj może, ponieważ w poprzednich odpowiedziach teoretyzowałam, odnosiłam się do filozofów, to teraz powiem coś takiego opartego na moim doświadczeniu osobistym. Kiedyś przez wiele lat współpracowałam z taką typowo liberalną organizacją pozarządową, zajmującą się ekonomią i tam byłam zdziwiona, że kiedy chciałam napisać tekst, to chyba było w 2018 roku, kiedy Andrzej Duda, prezydent, zaproponował referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji, takie z 10 pytaniami. Bardzo się podekscytowałam, że będzie 10 pytań, aż można sobie taki zestaw swój własny ułożyć, według własnych poglądów. I te pytania też, w przeciwieństwie do tych, co były teraz 15 października, one były dość mądre. Nie było tam jakieś właśnie grania na emocjach, nie było stronniczego, to chciałam ocenić te pytania i chciałam po prostu jakoś tak podejść do tego, jakie wnioski, jakie konsekwencje mogą być wyboru odpowiedzi w jednym pytaniu na tak albo na nie i tak dalej. Natomiast napisałam jakieś tam niewinne zdanie, które zawierało akceptację prawomocności tego referendum, tego, że ono ma prawo się odbyć. I mój szef napisał mi: proszę, usuń to zdanie, żeby nie było, że my zachęcamy do udziału w referendum Dudy. Innym razem było tak, że pisałam taki w tym samym miejscu pracy tekst taki antypisowski, można powiedzieć, o praworządności, o zasadach praworządności, które powinny być przestrzegane, bo wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i jakoś trzeba zgodzić się na to, że Unia jest pewnym takim klubem państw, które mają wspólną jakąś definicję praworządności, która może być oczywiście dość ogólna, ale jednak. No i tam napisałam tekst, który był bardzo w duchu tej organizacji, bo był, no oczywiście było to też zgodne z moimi poglądami, ale też zgodne z duchem takim antypisowskim tej organizacji. No i napisałam tam, myślałam, że to się spodoba, ale napisałam tam takie zdanie jeszcze, też właśnie to dopełniało jakby moich poglądów na ten temat, że warto byłoby też w przypadku tego, no biorąc pod uwagę to, że Komisja Europejska tak naprawdę nie jest organem demokratycznie wybranym, to
to jeżeli chodzi o ustalanie definicji praworządności, która faktycznie ma obowiązywać Unię Europejską, ma dotyczyć życia ludzi, obywateli, też warto przeprowadzić jakieś konsultacje, jakiś właśnie plebiscyt, coś w rodzaju referendum, na przykład w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, gdzie obywatele będą mogli jakby dać swoje propozycje, co oni rozumieją przez praworządność. Tak jak na Islandii było pisanie konstytucji tam w latach 2010-2012 i obywatele różne takie wartości wpisywali też, mogli zaproponować ogólne, na których powinna się opierać konstytucja. No i znowu ten szef, mimo że tutaj nie było żadnego powiązania, że to jest wsparcie jakiejś propozycji prawicowej, bo to był mój autorski pomysł, to ten szef znowu powiedział, skasuj to zdanie, bo pojawiają się tutaj jakieś plebiscyty, jakieś referenda i nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. I o tej legitymizacji demokratycznej to też nie mów za dużo. Więc to jest jakieś, jednak jest w tym środowisku uprzedzenie do demokracji bezpośredniej i no i to jest jednak coś, co mnie smuci, natomiast zawsze warto obserwować te jaskółki nadziei i dla mnie taką jaskółką nadziei jest każda sytuacja, kiedy referendum jest traktowane jako coś prawomocnego, coś wokół czego można się spierać, czy odpowiedzieć tak, czy nie, albo można krytykować tę stronniczość pytań, ale jest to coś takiego dopuszczalnego w naszej wspólnocie, tak bym powiedziała. I takim przykładem jest na przykład wywiad Tygodnika Powszechnego z Mikołajem Grynbergiem. Napisałam nawet listy do redakcji, że bardzo, bardzo tutaj chwalę taką postawę tego pisarza, ponieważ on, Mikołaj Grynberg, jest zaangażowany w pomoc uchodźcom, ale kiedy został zapytany o referendum, to nie mówił, że to jest sprawa demoniczna, że należy bojkotować, tylko zaczął mówić, że no tutaj można głosować na temat zburzenia muru, ale tak naprawdę trzeba wiedzieć, że uchodźcy jednak mimo istnienia tego muru jakoś się przedostają, że ogólnie należałoby poprawić, że to referendum jakby inspiruje do tego, żeby rozmawiać o poprawie losu uchodźców, tak? I w takim duchu to było, a nie w duchu demonizacji demokracji bezpośredniej. Więc to była taka ciekawa sprawa budująca. Czyli widzę, że różnie bywa z demokracją bezpośrednią i liberalizmem w praktyce. Z jednej strony mogą się i łączyć, i mogą się dzielić. Chyba tutaj nie uzyskamy w takim razie jednoznacznego pytania, ale to też tak, jak mówiłyśmy, że to są na tyle szerokie pojęcia, no i adekwatnie do tego na tyle szerokie grupy społeczne, że trudno tutaj w jakiś sposób je wrzucać do jednego worka i stereotypizować. Tutaj jeszcze bym powiedziała właśnie w ramach tych pozytywnych przykładów, że niedawno Marek Borowski, były marszałek Sejmu, wystąpił z takim apelem, żeby wpisać do konstytucji, że wyjście z organizacji międzynarodowej, no miał na myśli Unię Europejską, nie może się odbyć bez referendum. I to właśnie był taki ciekawy przykład zastosowania przez liberała tej narracji proreferendalnej za demokracją bezpośrednią i uczestniczącą, żeby właśnie jakoś zabezpieczyć się przed prawicą, przed takimi skrajnymi działaniami, jak możliwość wyjścia z Unii Europejskiej, po lexitu tak zwanego, bez zgody obywateli. Więc tutaj tak, to też jest jakaś ścieżka, którą liberałowie mogą powrócić na ścieżkę demokracji bezpośredniej, na drogę tej demokracji uczestniczącej. I tutaj też jest ten partykularyzm, tak, że we własnych celach to otworzą, ale jednak ta propozycja, mimo że partykularnie sprzyja liberałom, to jest ogólnie dobra dla demokracji bezpośredniej. No cieszę się, że jeszcze kończymy w takim razie takim optymistycznie, a jednocześnie potwierdzeniem tego, że różnie z tym wszystkim bywa. Bardzo dziękuję Ci za gościnę na kanale. Ja również za ciekawe pytania i rozmowę.
A z tej strony żegna się z Wami Agata Kępa. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału lub bezpośrednio, a dzisiaj moją gościnią była Anna Czepiel. Dziękuję bardzo.